Gromda TV, razem z nami obecna na każdej Gromdzie Ruda z Gromdy. Cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, co cię tu dzisiaj sprowadza, komu kibicujesz, w jakim narożniku będziesz? W żadnym narożniku, dzisiaj jestem typowo, żeby zobaczyć wszystkie walki i tyle. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Kibice są tobą zachwyceni, nie wiem, czy widziałeś w komentarzach. Powiedz, czy zamierzasz kiedykolwiek może wystąpić na Gromdzie, bo była mowa o walce kobiet na Gromdzie. Nie, myślę, że walki kobiet to nie tutaj, znaczy może tutaj, ale Ewka pierwszą walkę na pewno stoczy jak już na Gromdzie. Ja nic nie trenuję, więc myślę, że nie jest to odpowiednie miejsce dla mnie. Przyjaźnisz się z wieloma zawodnikami, między innymi z Glebą. Powiedz, co sądzisz o tych jego słowach ostatnio, wiesz, mówił o papierowych mistrzach, mówił o Don Diego. Uczestniczysz jakoś w tym konflikcie? Z Glebą się nie przyjaźnimy, z Glebą się znamy tylko z Gromdy na cześć, więc to przyjaciel mu nie jest. Co do słów odnośnie Diego, o zarzutach, o czytaniu regulaminu. Ja myślę, że Diego jest mądrym zawodnikiem i to, że czyta regulamin, no to jest no, dla niego na plus, nie? Taki zarzut dla mnie, no to jest troszkę śmieszny. Czyli dzisiaj będziesz team Don Diego? Czy ty... Kurczę, znam obu panów lubię, więc niech wygra lepszy, nie jestem żaden team. Mówiłaś ostatnio o tym, że utrzymujesz kontakt na tyle, na ile można mieć z Tysonem. Czy cokolwiek, jakieś newsy są? Wiadomo, kiedy może wrócić? Długi czas już nie mieliśmy tego kontaktu, ale myślę, że jeszcze troszkę i będzie z nami. Co powiesz o Hunterze? On trochę nie miał szczęścia na tych Gromdach. Brał udział w turnieju, mimo wszystko się nie udało. Czy jeszcze jest jemu opisane, żeby zwyciężyć turniej Gromdy? Myślę, że tak. Troszkę wakacji sobie zrobił, ale od września obiecał, że bierze się za treningi, więc myślę, że może następna Gromda, może dwie Gromdy dalej i go zobaczymy. Co myślisz dzisiaj o toczce Gromdy? Dodatkowe jeszcze animacje, dodatkowe ekrany. Podoba ci się dzisiejsza tutaj oprawa? Szczerze, jeszcze nawet za długo nie byłam na sali, bo byłam w VIP-roomie. Dopiero dojdę, to zobaczę i powiem, co tam się działo, co się dzieje. Czy tutaj before i aftery faktycznie są takie szalone, jak się mówi? Kurczę, trzeba być na tym afterze i before, żeby wiedzieć, co się dzieje. Czyli nie piśnie ci ani słowa, to co się tam dzieje, to zostaje w czterech ścianach. Tak, to co się dzieje w pionkach, zostaje w pionkach. Lubisz przyjeżdżać tutaj, do pionek? Bardzo lubię, z tego względu, że atmosfera na całej Gromdzie jest super. Traktujemy się tutaj bardzo przyjaźnie, jak rodzina, mogę tak powiedzieć, i wszyscy tutaj się znamy. No jest, no fajnie, przyjazna atmosfera po prostu. Super. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.